No i oczywiście, które pozwolą również też Edwardowi żyć bez płacenia rachunków. Czy to jest możliwe? No zawsze w teorii wszystko jest możliwe, a w praktyce różnie to bywa. No i teraz czym my się dzisiaj zajmiemy? Co dzisiaj się będzie u nas działo w tym naszym dzisiejszym odcinku? W związku z tym, że jedno jest pewne, jak już powiedziałem wcześniej, jest bardzo dużo urządzeń, które po prostu też nagrzewają tutaj. I teraz tak, spójrzcie sobie, tutaj mamy ten sterownik, o którym rozmawialiśmy. Ustawiona jest temperatura na 15,5 stopnia, czyli tak, żeby on się po prostu tutaj nam na pewno nie ręczny taki biały. Kojarzycie u nas na naszych materiałach, filmach. I ja mówię sobie, wow, kurczę, mówię, mam w końcu, złapałem, dorwałem kogoś w terenie, kto ma hybrydową pompę ciepła. Ale w granicy 2-3 tysięcy miesięcznie za gaz i 5 tysięcy plus minus miesięcznie za prąd. Czyli to jest średnia. Czyli mamy 8 tysięcy miesięcznie, to są ogrzewanie, to jest... Cześć i czołem, nie wiem czy widzicie, pewnie widzicie, kto z Was widzi, ten z Was wie, domyśla się, gdzie jesteśmy teraz w tej chwili. W tej chwili jesteśmy w Złotowie, jesteśmy w takim miejscu, które bardzo często gdzieś odwiedzacie, przejeżdżając przez Złotów i widzicie dom Edwarda. Czyli te osoby, które nas obserwują, oglądają na co dzień, no to już doskonale wiedzą, gdzie jesteśmy i pewnie domyślacie się, co dzisiaj będzie się działo w tym odcinku i muszę Wam się przyznać i powiedzieć, że jesteście w totalnym błędzie, ponieważ dzisiaj nie odwiedzimy Edwarda, chociaż w sumie już można powiedzieć, że go w jakiś sposób odwiedziliśmy, a tak jeszcze w ogóle na samym początku, to cześć i czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się promowaniem, propagowaniem off-gridu i promowaniem, propagowaniem wszystkich tych rozwiązań, które pozwolą Wam i nam żyć bez płacenia rachunków. No i oczywiście, które pozwolą również też Edwardowi żyć bez płacenia rachunków. Czy to jest możliwe? No zawsze w teorii wszystko jest możliwe, a w praktyce różnie to bywa. No i teraz czym my się dzisiaj zajmiemy? Co dzisiaj się będzie u nas działo w tym naszym dzisiejszym odcinku? W związku z tym, że jedno jest pewne, Złotów na 100%, dwa u Edwarda no nie na 100%, aczkolwiek już na samym początku pozdrawiamy Cię, Edward, gorąco i serdecznie. Mamy nadzieję, że oczywiście jak zawsze jesteś obecny w naszych odcinkach. Lecimy dalej, z tego względu, że wpadłem wczoraj w takie miejsce, gdzie zauważyłem, że było na ścianie coś, o czym chciałbym Wam powiedzieć i temat będzie bardzo ciekawy, bo chciałbym porozmawiać na temat z jednej strony chłodzenia, bo mamy lato i jest gorąco, a z drugiej strony na temat ogrzewania, czyli to są te dwa tematy, które Was wszystkich na pewno interesują tak bardzo mocno, jak nas interesują. No i pewnie mnóstwo osób chciałyby się dowiedzieć, jak znaleźć, jakie fajne źródło, czym ogrzewać, czym chłodzić, no i co zrobić, żeby dało się żyć po prostu i może nie płacić za ten prąd, tym bardziej, że teraz w tej chwili no, ceny po prostu galopują i szaleją, lecą w górę. Także zasuwamy dalej. Jeszcze raz gorąco i serdecznie, Edward, Cię pozdrawiamy. Specjalnie się zatrzymałem, specjalnie chciałem zrobić czołówkę właśnie u Ciebie przed Twoim demą. Osoby, które chciałyby czegoś więcej się dowiedzieć, playlista Wiatrak Off-Grid. Tam znajdziecie bardzo dużo materiałów z Edwardem, ze mną, gdzie Edward prezentuje między innymi swoją instalację i ten wiatrak, który Wam przed chwilą pokazywałem. To co, zasuwamy dalej. Już wiemy, już się dowiedzieliście, że dzisiaj nie będziemy u Edwarda, tylko lecimy dalej. O, słuchajcie, mamy wiecznie, ale myślę, że to nam nie przeszkodzi w nagrywaniu tego odcinka. Za moimi plecami mamy symbol. Czasami ja się zastanawiam odnośnie tego, jak słyszę, gdzie, kto, u kogo, co, jak założono, za jakie pieniądze i tak dalej. To mam, to myślę, że to symbolicznie możemy sobie spojrzeć. Mam takie czasami wrażenie, jakby to była czasami pogoń taka trochę i szukanie gdzieś w terenie jeleni po prostu odnośnie tego, żeby ich przekonać do pewnych rozwiązań, rzeczy, które chce się im założyć.
Jeśli chodzi o temat związany z kwestią energii, pozyskiwania tej energii, przetwarzania energii, no nie da się, nie ma nic prostszego niż to, żeby wykorzystać to, co mamy totalnie za darmo. Przykład jest tutaj tego, że wieje. Skoro wieje, no to pewnie nie ma najmniejszego problemu. Można by było sobie zakładać tutaj i wiatraki, ale dwa, skoro jeszcze mamy dodatkowo słońce, można się też również bawić fotowoltaiką. Do tej pory nie słyszałem o tym, żeby wiatr był opodatkowany, tak samo nie słyszałem o tym, żeby było opodatkowane słońce. W związku z tym mamy o tyle ułatwione zadanie, że możecie wykorzystywać sobie choćby nawet te dwa źródła energii. Dodatkowo jeszcze mamy energię ziemi, która no, również też nie słyszałem, żeby była opodatkowana i zakładanie jej jest jak najbardziej możliwe do realizacji. Co dalej idzie i dlaczego tu jesteśmy? Może już sobie odpuśćmy tego jelenia, tak? Przechodzimy tutaj teraz w tą stronę. Mamy do czynienia z budynkiem pani Hanny. Pani Hanno, pozdrawiamy panią gorąco i serdecznie. Przed chwilą mieliśmy okazję ze sobą rozmawiać, a teraz stwierdziłem, że pokażemy wam przykład tego, co można by było zrobić. Bardzo fajna i ciekawa historia, z tego względu, że pani Hanna prowadzi restaurację, prowadzi kawiarnię, która znajduje się nad jeziorem przy promenadzie w Złotowie. I teraz natknęło mnie to, że na ścianie zauważyłem, że był sterownik firmy, w sumie możemy powiedzieć, to jest firma, którą wy kojarzycie już też z odcinków u nas. To jest, pani Hanna ma założony u siebie sterownik i piec i mergazu. I byłem bardzo zainteresowany, bo mówię, kurczę, to jest taki sam sterownik, jak my mam założony, ten wewnętrzny taki, biały, kojarzycie u nas na naszych materiałach, filmach. I ja mówię sobie, wow, kurczę, mówię, mam w końcu, złapałem, dorwałem kogoś w terenie, kto ma hybrydową pompę ciepła. Ale nie jestem pewien, bo przecież wiadomo, że sterownik wcale nie oznacza, że takie ogrzewanie tu jest założone, ogrzewanie i chłodzenie. Ale myślę sobie, jest to prawdopodobne. Okazało się, że tak. Numer telefonu jest, zadzwoniłem, spotkaliśmy się dzisiaj, czyli dzień później. No i rozmawiamy sobie z panią Hanną i ja się pytam, ile pani za gaz płaci? Jaką ma pani pompę? Jakie ma pani ogrzewanie? No i krok po kroku zaczynamy dochodzić do wniosku takiego, że po pierwsze, mówię, nie ma żadnej fotowoltaiki, nie ma żadnego wiatraka. Okazuje się, że jest to proste i też trochę nie jest to proste. Z tego względu, że chodzi o kwestię konserwatora zabytków. Aczkolwiek w tej chwili to jest też tak, że w bardzo dużym stopniu gdzieś tam ci konserwatorzy pomagają mieszkańcom i pomagają tutaj restauratorom, tudzież firmom w stronę tego, żeby im ułatwić zadanie związane z tym, żeby pozwolić na założenie tego. Moim zdaniem tutaj aż się o to prosi. Dlaczego? Z tego względu, że jak sami widzicie tutaj w tej chwili, może ja stanę sobie, o tak, tu jest południe, w związku z tym mamy ekspozycję od strony wschodu, czyli druga strona dachu. Może przejdźmy się, dobrze? Żebyście sobie zobaczyli. Natomiast tak, pierwsza sprawa, mamy dwie połacie dachu, które można by było super wykorzystać do założenia fotowoltaiki. Kolejna rzecz jest taka, spójrzcie, ile tutaj jest na dole miejsca pod tarasem, również do założenia fotowoltaiki. Przecież tu się aż prosi, żeby to obłożyć, tak? Mamy ponad 2 metry, myślę, że tutaj jest około może nawet prawie 3 metry wysokości ten taras, także także już można byłoby tą całą ścianę wyłożyć w fotowoltaice. Mamy wejście na ten taras, spójrzcie, i z jednej strony tak, i do momentu schodów jest miejsce na to, żeby założyć też panele również. Dwa, później mamy tą część zewnętrzną, czyli barierkę, jak wchodzimy te schody, jak widzicie. Teraz tak, kolejna rzecz jest taka, spójrzcie sobie, mamy całą połać tego dachu, którą moglibyśmy również zaopatrzyć w panele fotowoltaiczne. A właśnie, czy tutaj na tych dachach gdzieś jeszcze jest fotowoltaika? Nie, nie widzę. Dobrze. Przechodzimy teraz dalej. Mało z tym, jeszcze sobie zwróćcie uwagę na kwestię tej ściany białej. Tam również jest miejsce na to, żeby tą fotowoltaikę założyć. I o ile ona latem, powiedzmy, że mogłaby nam trochę słabiej pracować, poczekajcie, bo tutaj jest z tej strony wschód. Nie, ja myślę, że jakby przy takim słonecznym dniu sobie wyjść, to tak organoleptycznie można by było to sprawdzić, zobaczyć, gdzie są cienie, jak. Natomiast przez to, że słońce dosyć wysoko operuje, to mogłoby latem, powiedzmy, już ścinać tą produkcję. Natomiast szczególnie w zimie
Na pewno mielibyśmy tutaj trochę tych kilowatów, bylibyśmy w stanie wyprodukować. Czego się dowiedziałem od pani Hanny? Tego, że płaci ona co miesiąc, co miesiąc. Wiadomo, że to są kwestie tam zaliczkowe, bo w przypadku czy prądu, czy gazu są tam różne terminy płatności, ale ustaliliśmy jednoznacznie, że to jest w granicy 2-3 tysięcy miesięcznie za gaz i 5 tysięcy plus minus miesięcznie za prąd. Czyli to jest średnia, czyli mamy 8 tysięcy miesięcznie to są ogrzewanie, to jest kwestia i ogrzewanie i kwestia zaopatrzenia wszystkich urządzeń typu chłodziarki, zamrażarki, lody. Wejdziemy sobie do środka, do pomieszczenia, zobaczycie sobie jak to wygląda. Cały budynek ma plus minus, tak, ale pani nie była w stanie mi powiedzieć dokładnie, natomiast powiedziała, że około 200 metrów, może nie całe. To jest podzielone na zaplecze i na salę, natomiast że tyle cały budynek ma. Na co zwróciłem uwagę? Bardzo zależało mi na tym, żeby ustalić, jaka jest kwestia pochodzenia ciepła. Skąd to ciepło się bierze? Bierze się z pieca i tutaj pani Hanna wręcz, powiem tak, piała z zachwytu, jeżeli chodzi o kwestie firmy. Powiedziała, że przez 12 lat nic się nie wydarzyło z tym piecem i niestety, niestety to nie jest pompa ciepła hybrydowa. Poza tym, jak powiedziałem, zapytałem się, czy taką posiada, powiedziała, że ona w ogóle nawet nie zdawała sobie sprawy z tego, że coś takiego jest. I mało z tym, jak powiedziałem jej, że mogłaby przecież mieć ogrzewanie na gaz i na prąd i przy założeniu odpowiedniej instalacji mogłaby się cieszyć tym darmowym prądem produkowanym ze słońca, w przypadku instalacji przecież off-gridowej, tak? No doskonale wiecie o tym, że my się zajmujemy dokładnie właśnie tym. My się zajmujemy niepłaceniem rachunków. My promujemy i propagujemy rozwiązania, które pozwolą Wam i nam żyć bez płacenia rachunków. Czyli tak, w momencie, kiedy mielibyśmy założoną tutaj hybrydową pompę ciepła, ale świadomość ludzi kończy się na haśle tylko pompa ciepła i tylko na tym, że to jest zasilane energią elektryczną. Nawet jeżeli ktoś tylko by się na tym skupił, no to przecież poprzez instalację fotowoltaiczną jest w stanie się też również zaopatrzyć w ten prąd i w 100% go wykorzystać. A nawet jeżeli go nie wykorzysta w 100%, to też nie ma najmniejszego problemu, no przepadnie. Jeżeli się podłączy do energetyki, co się stanie z prądem, z produkcją? No też ani części nie odzyska i też przepadnie. W związku z tym myślę, że tutaj wyjście i pójście w stronę off-gridu jest jedynym słusznym rozwiązaniem, które ja sobie po prostu wyobrażam. Dlaczego? Bo ja chciałbym, żebyście Wy byli też niezależni. Niezależni energetycznie. Uważam, że i Wam, i mi, i wszystkim nam jest to po prostu potrzebne. No lepiej, żeby więcej tej kasy zostało u Was w portfelu, niż żebyście się gdzieś tam dzielili i zastanawiali, a ile z tego prądu Wam zabiorą, a ile oddadzą i tak dalej. Po co się zastanawiać? I teraz tak. Pierwsza sprawa. Gdyby pani Hanna miała założoną hybrydową pompę ciepła, to pierwsza sprawa jest taka, że miałaby również chłodzenie w lokalu za darmo. A co za tym idzie? W przypadku chłodzenia ma to bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o kwestię zużycia energii przez wszelkiego rodzaju urządzenia chłodzące, typu lodówki, zamrażarki, chłodziarki, czyli wszystkie te urządzenia, które w gastronomii są bardzo potrzebne, ponieważ to one w momencie, kiedy są w za ciepłym otoczeniu, czyli latem szczególnie, przy zamkniętych tych drzwiach, niedowietrzonych pomieszczeniach, tam po prostu one, tutaj pani Hanna się ze mną zgodziła, oczywiście one wariują po prostu, tam non-stop serwisanci wręcz muszą do tego przyjeżdżać, bo one cały czas pracują na full, na obrotach. Gdyby zamknąć te drzwi, puścić to przez klimakonwektor i założyć w środku również chłodzenie, no to spójrzcie, przecież latem mamy, nie chcę mówić, że niczym nieograniczony dostęp do promieni słonecznych, aczkolwiek w dużym stopniu jest to prawdą, bo macie to światło dzienne jest od wczesnych godzin porannych do późnych godzin popołudniowych. A jak sami wiecie doskonale, to restauracje, kawiarnie właśnie pracują w tych godzinach. Między godziną 8, 9, powiedzmy 10 startują, a zamykają o godzinie 22. I w tym czasie, kiedy jest największa produkcja słoneczna, możemy to wszystko wykorzystać sobie pod kątem chłodzenia lokalu. Czyli z jednej strony mielibyśmy dużo większy komfort w przypadku użytkowników tego lokalu, czyli klientów, to jest jeden plus, drugi właściciel tego lokalu, czyli pani Hanna, miałaby niższą temperaturę wewnątrz. Z tego powodu chłodziarki, zamrażarki, lodówki, wszystko też pobierałyby dużo mniej tej energii prądu, a ponadto
pracownicy, którzy wewnątrz pracują, gwarantuję Wam, że dużo lepiej się pracuje w temperaturze 22 stopni niż w temperaturze 27, 8, 9, a nawet i pewnie, myślę, że spokojnie jak powiem, że 30, to też się wcale nie pomylę. Spójrzcie, ponadto cała ekspozycja tutaj jest niczym jak gdyby nie zakłócona, to znaczy nie ma niczego, co przeszkadzałoby zbierać tą energię elektryczną, czyli to jest dodatkowy plus, kolejny element taki, który pozwoliłby się cieszyć z tej energii. Miejsce moim zdaniem fajne, wyjątkowe i ciekawe. Piękne okoliczności, a właśnie, może sobie też zerknijcie od razu, tak żebyście widzieli, jaki jest widok tutaj z tej kawiarni. Jak się Wam podoba? A właśnie, teraz piszcie w komentarzach odnośnie tego, jak u Was wygląda kwestia produkcji latem, jak u Was wygląda, czy macie, czy używacie klimakonwektory, czy wśród naszych widzów też są użytkownicy hybrydowych pomp ciepła, ponieważ nie mogę powiedzieć, że nie rozumiem, że nie wiem, wiem i rozumiem, że możecie nie zdawać sobie sprawy, że tego typu urządzenia są, ale jeżeli ktoś już wie, uważam, że powinien się naprawdę pochylić nad tym, zainteresować. Z mojego punktu widzenia to był strzał w dziesiątkę. To było coś, czego szukałem. W związku z tym nikt nie musi mnie przekonywać akurat do tego typu rozwiązania, ponieważ uważam, że ono jest świetnym i jednym z podstawowych rozwiązań, które powinniśmy my razem wspólnie stosować. A przykład ten, który tutaj mamy za naszymi plecami, jest właśnie idealnym przykładem do tego, że tego typu rozwiązanie załatwiłoby wiele kwestii. Po pierwsze, na pewno wpłynęłoby na obniżenie rachunków zimą, no bo skoro i tak już Pani Hanna ma podłączony gaz, no to jest tak naprawdę w stanie sobie zmodernizować tą całą instalację, bo poza gazem mogłaby również korzystać z prądu. Jeżeli dostarczymy Pani Hannie ten prąd ze słońca po prostu darmowy, no to w tym momencie jest w stanie go sobie na bieżąco zużywać, dzięki czemu obniży sobie latem temperaturę, a oczywiście zimą, jesienią będzie w stanie podnieść. Moja taka refleksja w kwestii jako użytkownika hybrydowej pompy ciepła jest taka, że ogrzewanie lub chłodzenie na przemian, czyli to urządzenie, można z niego korzystać praktycznie cały rok, bo prawie zawsze jest albo trochę za zimno, albo trochę za ciepło. I albo super, super zimno, gdzie trzeba dużo, dużo grzać, albo super, super gorąco, ciepło, gdzie trzeba bardzo dużo chłodzić. W związku z tym te dni, okresy, godziny, w których ta temperatura jest idealna, w zależności kto jaką lubi, czy to ma 20 stopni, 21, czy 22, czy tam 23, to tak naprawdę tych dni, godzin jest stosunkowo niedużo. W związku z tym można z tego urządzenia korzystać praktycznie, można powiedzieć, że przez cały rok non-stop. I o ile tylko i wyłącznie nie trzeba płacić za to, a ja jestem świetnym tego przykładem, bo tak jak sami doskonale wiecie, to my nie jesteśmy podłączeni ani do sieci gazowej, ani do sieci elektrycznej. Oczywiście wiadomo, że gaz mamy z butli tutaj, tak? Natomiast w przypadku prądu, no to mamy z własnej instalacji, z własnych magazynów. Z tego powodu jest to dla nas o tyle fajne i wygodne, że możemy nie płacić rachunki za prąd, a jednocześnie też dzięki temu cieszyć się tym w tej chwili latem chłodem wynikającym z tego, że korzystamy z tego urządzenia, no i możemy dzięki klimakonwektorowi sobie chłodzić. W takim razie zapraszam Was do środka, obejrzymy sobie, pokażę Wam sterownik. Powiem tak, Pani Hanna powiedziała, że no tak nie do końca by nas chciała wpuścić na to zaplecze. Ja się wcale Pani Hannie tutaj nie dziwię. Natomiast poprosiłem, mówię, to niech mamy nam chociaż zrobi zdjęcie przodu tego pieca. A właśnie, poproszę ją może, żeby mi podesłała MMS-em to zdjęcie, to może wrzucimy tutaj też w ten materiał. Natomiast piec jest 12-letni, tak jak już wcześniej powiedziałem, ani jedna awaria, nic i mało z tym jeszcze. Powiedziała, że tak samo 12 lat ma założony włoski ekspres do kawy. I mówi, że kosztował wtedy chyba 40 tysięcy, działa po dziś dzień, dopiero teraz za tam 60 euro, czy za coś jakąś tam jedną część wymieniła, tudzież zamówiła, żeby wymienić. Po prostu mówi, że działa bezbłędnie i mówi, że to są jedno i drugie urządzenie. Notabene okazało się, że producentami jednego i drugiego są Włosi, ale powiedziała, że w przypadku pieca i ogrzewania po prostu w ogóle się nad tym nie zastanawia i on hula, śmiga, lata od 12 lat. Wersja, on się nazywa, bo poprosiłem o to zdjęcie, nazywa się, no bo nie nazywał, tylko nadal się nazywa tak samo, to jest Zeus 24KW.
Także o, proszę bardzo, to tutaj już Wam zdradziłem też, jak ta jednostka się nazywa. Jeśli chodzi o właśnie kwestię tej hybrydowej pompy ciepła, to pani Hanna zrobiła takie duże oczy i mówi, że ona nie wie, nie wiedziała i po prostu jest tak zaprawiona w boju, w płaceniu za te rachunki, że po prostu no już nawet zapomniała o tym, że być może są jakieś opcje i możliwości na to, żeby może je po prostu przestać płacić albo żeby płacić je dużo niższe. Lecimy, chodźcie, w takim razie zasuwamy do środka. Natomiast no tak czy inaczej, tak jak sami z zewnątrz widzicie, to mamy tutaj niesamowite pole do popisu, żeby można było pokłonić się nad tematem związanym z instalacją. Instalacją, no myślę, że pewnie najprostsze byłoby kwestii fotowoltaiki. A dookoła, tak jak chodzę, specjalnie jeszcze wczoraj, jak byliśmy tutaj, to byłem ciekawy, mówię, dobrze, to wyjdę na zewnątrz, sprawdzę, zobaczę, jakie są warunki do tego, żeby można było zakładać. Ale biorąc pod uwagę, że tam na dachu mamy obok, spójrzcie, u góry mamy kolektory słoneczne, to uważam, że tak samo tutaj również też nie powinno być żadnego problemu, żeby można było tutaj założyć fotowoltaikę. To co? Idziemy do środka, chodźcie. Tutaj mamy te okna, które widzieliście z zewnątrz. I teraz tak, no tak jak już powiedziałem wcześniej, jest bardzo dużo urządzeń, które po prostu też nagrzewają tutaj. I teraz tak, spójrzcie sobie, tutaj mamy ten sterownik, o którym rozmawialiśmy. Ustawiona jest temperatura na 15,5 stopnia, czyli tak, żeby on się po prostu tutaj nam na pewno nie włączył. Natomiast możecie sobie zobaczyć też, jaka jest temperatura wewnątrz w pomieszczeniu. I z tego, co widzę, to pani Hanna jest tutaj taka sama, jak gdyby w kwestii ustawiania. Widzę, że ma ustawione ręczne. No, domyślam się, że pewnie chodzi o to, że nie chce się bawić w ustawianie dobowe, cykle i ma ustawioną ręczną temperaturę zadaną. W tej chwili jest 15,5 stopnia, w związku z tym jest gwarancja na to, że ten piec się po prostu nie włączył i tyle. Tak czy inaczej możecie sobie zobaczyć, jak wygląda. Dobra, ok. I teraz w środku jest 26 stopni. Myślę, że z mojej strony to by było tyle. Wszystko, właśnie. Piszcie, co wy myślicie o tym, jak wy uważacie, czy tego typu budynki się nadają, czy się nie nadają, czy to, co powiedziałem, czy się z tym zgadzacie, czy się nie zgadzacie. Ja wychodzę z takiego założenia, o, będzie niestety słychać, będą hałasy z mielenia kawy, ale tak czy inaczej, czekajcie, wiecie co, może wyjdziemy sobie na zewnątrz, może jeszcze pójdziemy na taras, o, tutaj. Tak czy inaczej fajnie by było, żebyście też również wy napisali tutaj nam w komentarzach, co myślicie o takiej sytuacji. Rozmawialiśmy też odnośnie kwestii związanej z zadaszeniem również tutaj tego tarasu, ponieważ tutaj jest bardzo dużo wiatru, dużo wieje i też prosiłoby się o to, żeby to tu zakryć, bo no niestety, ale parasole się często przewracają, łamią i wiatr je porywa, w związku z tym pani Hanna zastanawiała się nad zastosowaniem tutaj zadaszenia. I w przypadku zadaszenia można by było również je założyć szczelne, dzięki czemu mielibyśmy komfort w kwestii, po pierwsze, byłby cień, z jednej strony byłby cień, a z drugiej strony mielibyśmy dużą powierzchnię na założenie instalacji, która mogłaby nam świetnie pracować od wschodu do zachodu. To co? Widzimy się na kolejnych odsłonach. Mam nadzieję, że zaraziłem Was tutaj kwestią zastosowania właśnie takiego, a nie innego rozwiązania w kwestii chłodzenia i ogrzewania. Trzymajcie się, widzimy się na kolejnych odsłonach. Do miłego. Cześć, hej.